Cześć, ja jestem Flow, a dziś z okazji polskiej premiery PlayStation 5 przedstawię Wam 10 ciekawostek właśnie o tej konsoli. Numer 1. Wsteczna kompatybilność z konsolą PlayStation 4. Dlaczego? Ano dlatego, że konsola PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro bazuje na podobnej budowie systemu oraz architekturze co PlayStation 5. Numer 2. PlayStation 5 ma w sobie potężną ilość pamięci wewnętrznej, aż 825 GB, co spokojnie wystarczy, aby pograć w mniej więcej od 6 do 16 gier. Do konsoli będzie można też dokupić dysk, ale niestety nie ma jeszcze takich sprzedanych. Numer 3. PlayStation 5 ma w sobie najszybszy dysk z tej generacji konsol, 5,5 GB na sekundę. Moc obliczeniowa to 10,28 teraflopa. Konsola posiada grę Astro Playroom, dzięki której możemy poznać możliwości konsoli. Sama konsola odpala się 12 sekund i wyłącza od 22 do 20 sekund. Numer 4. Napęd konsoli został dodatkowo wyciszony, dzięki czemu jest bardzo cicha. Czy wiedzieliście, że istnieje wersja konsoli bez napędu? Numer 5. Pad ma wbudowany głośnik, mikrofon oraz triggery, adaptujące na przykład strzelanie z łuku. Chodzi o to, że przycisk stopniowo coraz trudniej będzie się naciskał. Numer 6. Jeśli chodzi o jakość przedstawionego obrazu i dźwięku z rozgrywki, to dane są dosyć imponujące, a mianowicie konsola obsługuje 4K oraz 8K w 60 fps i dźwięk 3D. Z konsoli można streamować oraz nagrywać w jakości 4K. Napęd Blu-ray odtwarza filmy w 4K i 8K, a procesor i karta graficzna są chłodzone płynnym metalem. Numer 7. W opakowaniu z konsolą mamy kabel HDMI obsługujący 4K i 60 fps. Jego długość to 1,5 metra. Jest też kabel zasilający i USB typu C do ładowania pada. Numer 8. Kiedy odpalamy konsolę po raz pierwszy, zobaczymy taki jakby pokaz, który można zobaczyć tylko raz, właśnie w czasie pierwszego uruchamiania konsoli. Numer 9. A co do samej obudowy, może wiecie albo nie wiecie, boczne panele konsoli są zdejmowane. Konsola może stać w pionie, jak i w pozycji horyzontalnej, ale musi być na podstawce. Numer 10. Kiedy instalujemy grę na konsoli, można wybrać tylko tryb fabularny lub tryb online. Nie ma możliwości, aby mieć jedno i drugie. Okej, mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do zasubskrybowania kanału, dania łapki w górę, napisania miłego komentarza lub konstruktywnej krytyki. Ja już się z Wami żegnam. Cześć!